Okej, okay, zatem kontynuując poczynania w GTA, mamy tutaj taksówkę z Arabem. Jakiś ziomuś do nas chce gadać. Dobra. A, Maria. O ty cham mnie. O ty sniki. Aha, okej, okay, zatem mamy teraz... czwartego. Czwartą osobę, która będzie dawać nam misję. Okej, okay, Maria, spotkajmy się z nią. Zakupy do upadłego. O mój Boże, zakupy. Ej, tu jest ten, po lewej ten. Tam była fotografia z San Andreas. Identyczna. O ty chamie. O, taka... taka nieskupiona jest Maria w tej części. Chociaż w sumie w GTA Trójce też była taka derpi. Chyba najbardziej przyzwoita. Chociaż możliwe, że też nie była przyzwoita. To była w San Andreas. Ale nie jestem nawet pewien. Bo się Marii tam rzadko kiedy, no, widziało. O, ale teraz pokurpało. Świetnie. Okej, okay, jedźmy. Moonbeamem. Idźmy do sklepu. A wszyscy wiemy, jak to wygląda z zakupami z kobietą. A, ona sama pójdzie, więc... aha, jasne. Aha, okej, okay, spoko. Obrabowała. Powodzenia. Powodzenia. Zgub mi pościg. Okej, okay, nie wiem, gdzie jest tutaj łapówka. No, w GTA Trójce była tutaj łapówka, ale teraz jej nie ma. No, wiadomo. Dobra, o, schowamy się tutaj. Dzień dobry. My tutaj tylko tymczasowo. Okej. Okay. A, w sumie po co mi tutaj czekać? I w sumie to jest jedna gwiazdka, więc... no, już się skończyły poszukiwania. Okej, okay, zawieźmy znowu ją do sklepu. I znowu pewnie obrabuję ten sklep. W sumie dobrze, że ona nie potrzebuje pieniędzy ode mnie. Bo wtedy byłaby masakra. Jak... widzieliście tego ziomka? Kurde, nie zna się na zasadach ruchu drogowego w GTA. Tutaj mamy 100% prawo, całkowite prawo przejeżdżania na wszystkich światłach dowolnego koloru. O, widzicie, ten też nie zwrócił na to uwagi. U, ale teraz pochrupało. Aha. Ta, jasne. Tutaj też pewnie obrabuje tego Chińczyka. Chowa pod pachami? A wy o czym myśleliście? Gdzie ona chowa? What the fucker? Aż trzy gwiazdki. Co za hamowa? Okej, okay, mamy jedną oponę dead. Cholerne kolczatki, świetnie. Ale to nie moja wina. Ja nic nie zamawiałem. Naprawdę. No ale teraz na szczęście nie musimy jej, no, gdzie indziej dawać. Znaczy, nie musimy do szprejowni wbijać, o. No i na dwóch rozwalonych oponach dam radę. Okej, okay, udało się. Aż helikopter się pojawił. No, jasne. Okej. Okay. Dostaliśmy tylko 100 dolców od niej. Co za... Sknerus. Okej. Okay. Zrobię tutaj przerwę, ponieważ chcę zmienić ścieżkę zapisu nagrania na moim dysku. Dobra, teraz powinno być prawidłowo. Ustawiłem ścieżkę nagrywania na drugi dysk, który jest praktycznie nieużywany.
i nie powinno być w dużych ilościach tych chrupań dźwięku i tak dalej. Widzicie tutaj? Pan policjant robi o sobie Mortal Kombat i... Is dead? Nie, jeszcze żyje. Ha, jaki debil. Widzieliście tego gościa? Ej, zawiesił się. No i ciekawe, co teraz zrobią. Pan policjant tak podchodzi powolutku. Okej, okay, zrobił 500 obrotów. Aha, okej, okay, pokonał tego, pożyczył od niego broń, a tamten zaczął uciekać. Nie wiadomo z jakiej przyczyny. Przecież on nic nie zrobił w sumie. Okej, okay, niezła przejażdżka, czyli będą wyścigi, tak? Jak ty trzymasz ten telefon? Ten kciuk się dziwnie trzyma, a nasz Tony jakby się przed chwilą steleportował. I want a party, but the cupboard is bare. You got some sugar? Cukru. Cane, huh? Great. Ciao. Come on, Tony, I got places I need to be. Okej. Dobra, znowu będzie burdel. Znowu będzie pewnie z 500 gwiazdek. Weźmiemy od ciebie tę brykę. Na pewno się przyda. Mi. No już go potrącili. Okej, okay, zawieźmy ją do dealera. Cukru. Pudru. Na serio, Syndakos. Ty głuptasie, naprawdę, Syndakos się tłucze. Już ją porwiał. Porwał, no. No świetnie. Po prostu świetnie. Okej. Okay. Uratujmy ją. Znowu. W sumie to auto, co teraz mam, nie jest takie złe, ponieważ ma dobrą wytrzymałość. Jakbym wziął jakiegoś super szybkiego, których tutaj nie ma zbytnio, to pewnie by się rozwalił po kilku uderzeniach. A ten może dać radę. O, mogłem wziąć w sumie ciężarówkę. Byłoby jeszcze lepiej. Nie, przydałaby się tutaj broń. A ja mam tylko pistolet. No, po prostu wystarczy spowodować, że to auto będzie dymić. I tyle. Tak ta gra sobie to ustala, tak GTA stare sobie tak ustalają, że jak jest odpowiedni poziom zniszczeń, dowolnym sposobem niszczyć ten pojazd, no to wysiadają. O, teraz się ładnie zablokują. O, pięknie się zablokowaliście, naprawdę pięknie. No i się musieliście cofnąć, na serio. Ha! Łup! Kurde, przez taką szparę się wcisnął. Okej, okay, chrupania jest podobna ilość, jak to było wcześniej, mimo zmiany dysku. Cholerne korki, cholerne czerwone światła. Ej, patrzcie na to. Chyba z własnej winy to zrobili. Tam był jakiś żul? Tak, tam był jakiś żul, który... był tam tylko. Aha, wysiadłem i gdzie on jest? Dobra, był już czarny. Okej, okay, Maria, chodź tu, chodź tu. Okej. Okay. O, Syndakos, świetnie. To nawet nie było imprezowanie, to była głupota z twojej strony. Dlaczego Lipsy ciągle słucham? Weźmy sobie MSX-a. Gdzie przez kilkadziesiąt minut słychać bardzo podobne dźwięki. So, you wanna come up for a coffee or something? I'll pass. Hot coffee.
Nie tym razem. Bo z tą dziewuchą hot coffee byłoby pewnie mordercze. Zabójcze. Dla naszej postaci. Pewnie by podczas tego hot coffee została porwana i byśmy musieli ją ratować. Okej, nieważne. Idźmy. Mam tutaj znajdźkę. Za ten hajs z tej ukrytej paczki kupimy sobie broń. Nie, ja nie potrzebuję licencji. Aby mieć wszystko. Na serio! Przecież ja nie wcisnąłem B. A znaczy wcisnąłem B, ale nie kilkukrotnie. Świetnie, jestem martwy. I am dead. Again. Znowu. To był wyjątkowy fail. Kupiłem wciul amunicji. No, widzieliście ile. A tu dead. Taki fail. Na serio. Okej, ten motocykl wygląda na to, że zawsze będzie miał alarm. Okej, weźmy teraz. Okej, nie stać mnie. Okej, tym razem nie strzeliliśmy. No, na szczęście. Dziad wredny. Wziął ode mnie hajs, jeszcze mnie potem zabił. A jak się odrodziłem, to musiałem i tak znowu dać mu hajs. A zrobię w tym miejscu save'a. Aha, świetnie, arabskie melodie. A, spotkajmy się teraz z Sonim. Nie Sony, tylko Sal. Salvatore, Sony to był w Vice City. Dobra. Dzika jazda, czyli wyścigi? Wcześniej też myślałem, że byłyby wyścigi, ale jednak nie. What? Fajny głośniczek masz. I fajne obrazy, takie kilkubitowe. I should call a hit on this bitch. She's taking me for a ride. Well, two can play at that game. Tony, you're gonna deliver a message for me. Aha, okej. Okay. O, dojedźmy do rozgłośni radiowej, zanim Hooper opuści ją. Aha, czyli będziemy musieli się z nią tłuc, tak? Tak myślę. Więc weźmiemy sobie to jego Mafia Sentinela. A w sumie to jest Leon Sentinel. Okej, udało się. Pięknie wbiłem. Pewnie ta bryka już jest w połowie zdezelowana, że już będzie dymić lada moment. On na przykład teraz. No bo jeszcze nie. A, szofer! Dzień dobry, panie. Panie ładny, panie Władku. Chciał do mnie z pięściami. Naprawdę. Takie jolo z niego było. No i świetne ciuszki mamy, świetne. Ale okej, wejdźmy do limuzyny i czekamy na nią. Na tą przywódczynią. Na tę przywódczynią. O. Żeby mówić ładnie po polsku. Aha, wystraszmy Hooper. Dobra. Rozjedźmy paru ludzi. Aha, chyba rozjeżdżenie ludzi się tutaj nie sprawdza. Shut up. From now on, you do exactly what Salvatore Leone tells you to. Capisce? Refuse to be scared by this. We'll see. Ta, jasne. Let me out right now. Wystarczy przyjechać fragment. No, albo takie coś zrobić. I poziom strachu wzrośnie. Cholerny rudy motocyklista.
blokował mi przejazd. Był cholernie wytrzymały. Ej, nie ma te limuzyny rejestracji żadnej. No, to świetnie. Okej, zabierzmy Hooper do strefy strajku. Ej, gdzie te strajki? Chwila, gdzie to ona nas prowadzi? A, tam. Tam, gdzie znajduje się ten. Tam, gdzie są te statki, które prowadzą z jednej części miasta do drugiej. O. Ale póki co są nieaktywne. Ponieważ są strajki! Okej. Niestety ta gra ma dosyć ubogą radiostację. Mimo, że tych radiostacji, znaczy ubogą ścieżkę dźwiękową. Ubogi soundtrack. Bo mimo tego, że radiostacji jest dużo, to i tak utworów, na które przypadają na daną radiostację jest mało. Tak według mnie jest. Takie jest moje przypuszczenie, bo zazwyczaj kiedy gram, to słyszę strasznie podobne radiostacje. Znaczy, nie radiostacje, tylko muzyki. No. Jakie dziady, kurde, ja tu włożę ją do was, tak specjalnie, a wy mi jeszcze przeszkadzacie. Jakie chamy. I prostaki. And don't forget our little agreement, lady. Udało się, dostaliśmy 1000. Mamy strój z szofera. Świetnie. Idźmy zapisać. Odpalmy Double Clef FM. No. Ej, chwila, tu jest przecież mój save station. O. Tutaj. O, bryka Diablo. Okej. Trzeba sobie kiedyś zaiwanić. Dobra. Nie opłacuj mi się nawet rzucać tego pojazdu do garażu. Jeszcze obczajmy, jakie mamy ciuchy. Strój szofera, zwykłe ciuchy. O! A ubierzmy się. Takie ciuchy. Strój anioła zemsty. Okej, okay, robimy save'a tutaj. Proszę bardzo. No i mogę w sumie w tym miejscu zakończyć ten odcinek. No. Zatem okej, trzymajcie się, do zobaczyska i widzimy się w następnych. Cześć!